Yo, siemanko, jestem na końcu. Teraz bardzo cześć w końcu kanału. Dzisiaj z Leon. Chyba będzie najgłupszy odcinek w historii tego kanału. Chowany w takim wielkim sklepie Intermarché. Widzowie, na początku obczałem sobie teren. Jeszcze z dwóch kamer, bo tutaj ja coś nagrywam, zobaczcie, telefonem. Będzie perspektywa Leona. Będzie na początku jest tylko jedna perspektywa, później jak będziemy szukać, to będzie perspektywa tylko... No, moja i Leon. Leona. Yeah. Dobra, i teraz idziemy... To na to, powodzenia. Powodzenia, powodzenia. A, bo w ogóle... Są zasady takie, ten sklep jest wielki, dużo pracownic i chcemy mieli, nie chcemy, żebyśmy mieli przypału, to umówmy się, jak po prostu kogoś zobaczymy, to już przegrywa, bo nie ma sensu cię gonić po takim dużym sklepie. Dobra, więc poczynamy, powodzenia, ty mnie pierwszy gonisz, dobra? No. Albo ja ciebie. No. Powodzenia nam, nagrywaj, nie? Cały czas. Ale najpierw obczajmy sobie miejscówki, potem się tu spotkamy. Dobra, to w tym miejscu o której godzinie? O... 14.53. O 14.56 powiedzmy. Dobra. Powodzenia. Obczajmy mi się powodzenia. No, rozumiem. Ja mam... Ogólnie. Teraz widzicie chyba dwie perspektywy. Leona i moją. Obczajmy tak sobie teren. Ogromnie. Mamy tutaj jakieś... I tak dużo Haribożelki. Ja się boję, że nie chcę złapie. Nigdy bym jeszcze takiej perspektywy właśnie nagrywał, bo no po prostu boję się, że tam w ogóle jest Leon. Tu są takie miejscówki, no można w wielu miejscach się schować. Tam jest takie. Zobaczmy. Jezu, już myślałem, że to jest za... To jest ochroniarz. Za tego. Więc to jest przypał. Wiemy, w których rejonach trzeba uważać na te osoby. Okej, tam jest kasa, bo tam lepiej nie iść za bardzo. To jest tak, że nam zauważę. Ale nie wiem. Jednak bardzo zawsze mam, bo tam dużo ludzi jest. A nie chcę, że... No, wiecie, mówię. Dobra. Dobra. Okej. Okay. A. Ty. Ej. Nie, kurde, myślałem, że to jest takie coś. Myślałem, że tu będziemy środkami się schowamy. Dobra. Ale nie, bo tam jest trochę za tego. Więc... Dobra. Ej, Leon, to zaczynamy chyba. Czaliliśmy prawie wszystkie miejsca. Widzicie tam dwie perspektywy w ogóle. Teraz widzicie jedną perspektywę, bo ja będę to albo mój motorzysta montował. Zaczynamy, to ja pierwszego ciebie szukam. Czyli ja idę się gdzieś schować. To ale ile czasu? 3 minuty. Powiedzmy, masz dwie minuty i 30 na schowanie. Nie zdążyłem w ogóle prawie nic przeglądnąć. Byłem tylko tam i widziałem tylko jedną fajną taką kryjówkę. Dlatego... Zobaczymy jak tam... Kurde, nie wiem co zrobić. Nie wiem gdzie się schować, kompletnie nie mam pojęcia. Ja sobie... No chyba idę do pierwszej kierówki. Tam jest ochrona, jest problem. Ja sobie będę czekał. Bo tam nie będzie. Dobra. Mamy tutaj Coca-Colę. Mamy tutaj Coca-Colę. Ogólnie jest bardzo przypał. Bo... Kolejną Coca-Colę. Nie mam w ogóle misły. A on już prawie... Dwie ciekawe rzeczy. Dobra, idę tam. Tutaj mamy jakiegoś blaka. Tutaj macie soki, widzowie. Tam w ogóle Leon szedł chyba. Co, to się nie wie? Ogonik mnie wisał. Widział mnie ogonik. Zobaczcie, tutaj macie takie soki. Bardzo, bardzo jest przypał, bo mnie ogonik widział, a nie wiem kiedy jest start. Więc trzeba się śpieszyć. Bardzo trzeba się śpieszyć. Dobra, Leon ma jeszcze 20 sekund. Wszystko mnie przed chwilą pracownik, w sensie chyba jakiś ochrony. Ponieważ... Dobra, widzowie, można sobie tak szczerze to odliczać, więc... 10, 9, 8, dobra, na razie jestem przy dziale czasowym, wyodówkowym i chyba tu się na razie schowam, bo... Proszę o szukanie. No, gdzie może być ten... Ale zapomniałem w ogóle powiedzieć, że możemy się przemieszczać, nie? Chyba, że... Nie, tam nie mogę, bo tam jakaś kasa. Dobra, nie wiem, zawet skrzypał. Totalnie to ja już pytanie. Tu chyba nikogo nie ma, ale to się nie mylę. Będę tak nagrywał, widzę. Mam nadzieję, że będzie... Ja mam pomysł. Idę bardziej do tyłu.
Guglielmo, buon entrare in mediale, si fa il ten. Ah, tanto io si muoce sempre questo. Pokonik. Tango nie ma. Nie zauważy. Tango nie ma. On na pewno już wystartował. Więc. Więc są. Potem szuka. Tango nie ma. Tylko gdzie on teraz jest? To jest tam. Gdzie on jest? Ty, schowu się. W tej kierowce. W kierowce. Na porządku. On to bym już szukał, widział. Ile ochroniarzy, że to jest przejebane. Mam nadzieję, że nie zauważy. Kolejny. I w ogóle nie widział, nie. Nie widziałem go tylko na starcie jak. Dobra, nie widzę go. Nie widzę go. Na starcie jak. Na starcie jak liżył tam. Coś pokazywał. I przepraszam za mój głos, ale no. Zaraz się zdarłem. Więc będę mówić też troszkę ciszej, żeby też bardziej zepsuć. Muszę ciszej też zrobić, bo okonik może mnie... Okonik może mnie usłyszeć i iść w kierunku mojego głosu, tego bym raczej nie chciał. Więc ja jestem przy takim dziale. Tutaj mam kryjówkę. Tam jest za mną coś, więc tu jest przestrzeń cała. Boję się, że on będzie mnie... Tam jest. Leon, widziałem. Widziałem go, serio. Przysięgam. Jak ty się do początku? Nagle przyszedł do mnie ochroniarz, on mówił, co robisz? Ja powiedziałem, że szukam... Przyszedł na mnie, chciałem na kamerze. Tam coś tam patrzył. Ja musiałem tak, że wybieram przedmiot, żeby nie było, że chodzę tu i coś ukryć. Mógł tak pomyśleć. Ty, no właśnie ja tak miałem, że... Przyszedł mu koło tego ochroniarza. Ej, uwaga, bo tu jest jakiś... Chodź tu. Są po całym sklepie rozmieszczoni trzech chyba ochroniarzy w różnych sektorach, więc trzeba uważać. Dobra, więc teraz ja Leon będzie tutaj nagrywał. Ja będę szukał, więc zginie się. Ja będę szukał, zginie się. Widzę powodzenia, Leon. Powodzenia. Dobra, jajka oglądam. Liczę do 160 raz. 2, 3. 9, 3, 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 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
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130. Uwaga, widzowie. Nie. Zwracać uwagę, co robię. Nie, po prostu nie zwracają się uwagi. Nie muszę szukać konika. Będę musiał bardzo dobrze kamerą operować, żeby gdzieś tutaj jak coś to uchwycić. Bo może być tak na przykład, że ja zauważę go oczami, a powiem, że tak. No, rozejrzeć, gdzie on jest. Właśnie o czym ja mówię. Ktoś tutaj był. Chyba widział. Ktoś tutaj był. Widzieliście? On jest na pewno. O, tam serio. Muszę spierdzielać jak najdalej od niego, czyli gdzieś tam. Kurde, ochroniarz tam jest. Wezmę tę stopę rzeczy. Ochroniarz, najgorzej. Widzowie. No. Jest to konik. Siema. Jak to on? Jest problem, bo ochroniarz na nas problem. Serio? Cały czas się nas patrzy. Ty, no widzowie, jest problem. Dobra, widzowie, znowu jestem, bo coś mi chyba zakończyło film, jakby co? Bo się bałem wtedy ochroniarza, ale teraz widzieliście tylko perspektywę Leona, ale to nie przejmujcie się. No. Więc widzowie, ochroniarz ma chyba nas problem. Ja wziąłem sodę, żeby nie było. O kurwa, znowu idzie. Dobra, chyba idziemy z tego sklepu. No chyba, widzowie, musimy. No, najwyżej. Dobra, widzowie. Najwyżej. Zakończymy film w innym sklepie. Musimy iść, chociaż czekajcie, to nagramy inny chowany w kolejnym sklepie. Tak, w kolejnym sklepie. A cię były dwa, chyba skończyliśmy ten film, bo ja cię szukałam i ty mnie. No tak. Więc czekaj, ja tylko to odłożę. No nie wiem gdzie. Tu nagraj. Zatem dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się. Nara, szefy. Nara.